Boże. Ewakuacja! Szybko! Chcesz użyć tej kuli, by dostać się do Urdaku, tak? Trwa sytuacja awaryjna. Proszę opuścić ośrodek. Kula sprawi, że droga na Urdak stanie otworem. Sygnaturą upodobnisz się do demona. Słuchaj, cokolwiek zrobimy, wchodzę w to. Chcesz obudzić diabła nie po to, aby pomóc demonom, ale żeby zabić ich przywódcę, gdy przybierze fizyczną postać. I dzięki temu zniszczysz je wszystkie na dobre, tak? Okej, potraktuję to jako tak. Po prostu chcę wziąć w tym udział. W końcu uratujemy świat. Mroczny pan znany jest nam wyłącznie z zapisków. Ma chyba z decylion lat i przez cały ten długi czas ani razu nie przyjął żadnej fizycznej postaci. Nikt nawet nie wie, jak on wygląda. Więc, jak mówiłem, wchodzę. Współrzędne portalu wskazują Urdak, szósty region hipicznego gaju. Dobra, gotowy do akcji, gościu zagłady. Wybacz. Pliki Haydena były obszerne, a Ark wszystko dokumentowało. Mrocznego pana nie można zabić, dopóki nie przyjmie fizycznej postaci. Będą musieli cię przyjąć, bo każdy, kto uzyskał prawo do zdobycia kuli życia na bagnie, ma wolny dostęp do luminarium i możliwość umieszczenia w nim dowolnej kuli. W zasadzie możesz obudzić tam kogo tylko chcesz, a oni ci w tym jeszcze pomogą. Thank you.
było jako ojciec, chociaż posiadam nieskończony dostęp i zrozumienie systemów tego świata, to jestem pozbawiony kontroli nad nimi niezbędnej, by usunąć demony i ponownie zapieczętować pustkę. Cnością. Brak mi wspomnień o sobie. Wierzę, że moja esencja skóry przywróciłaby mi pełną sprawność. Najwyraźniej nie wie, co zrobiłeś na bagnie. Może myśli, że jesteś tu, żeby mu pomóc.
przywrócić ład. Rozumiesz chyba, że demony u władzy stanowią zagrożenie dla całego mego stworzenia. Chyba nie wie, że masz przy sobie kulę mrocznego pana.
według tablic Koraxa, jeśli zabijesz Mrocznego Pana, to zniszczysz wszystkie demony poza ich światem. Stay hard.
będziesz odbierał mu życie. Ty decydujesz teraz o tej misji. Konsekwencje twoich działań tutaj są nieodwracalne. Najstraszliwszy z nich wszystkich, bo tylko najsilniejszy może władać demonami.